Najbardziej okrutnym uczuciem, jakiego może doznać człowiek, jest uczucie całkowitej bezsiły wobec zdarzeń dramatycznych. Ta niemoc rozciąga się także na słowo, które w obliczu tych zdarzeń staje się boleśnie drewniane, nieprzydatne i puste. Nie ma takiej mowy, która byłaby w stanie opowiedzieć o ogromie krzywdy i bólu po śmierci kochanego człowieka. Zazwyczaj ten ból dotyczy wąskiej grupy bliskich osób, ale bywa, że jest to ból rozległy, wszechobecny, sięgający aż po horyzont. Może dlatego zebraliśmy się dzisiaj tak licznie. A spotykamy się pogrążeni w smutku, by pożegnać naszą córkę, wnuczkę i koleżankę Natalię. Natalia urodziła się 20 lipca 1996 roku w Radomsku. Tu stawiała swoje pierwsze odważne dziecięce kroczki. W roku 2001 wraz z rodzicami przeprowadziła się do Kietlina. Tam chodziła do szkoły podstawowej, później do gimnazjum. Obecnie była uczennicą pierwszej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radomsku. Natalia była jedynaczką, ale jakże odmienną od stereotypu. Wprawdzie rodzice i dziadkowie otaczali ją niejednokrotnie nadmierną miłością, czasem nawet toksyczną, ale Natalia nigdy, naprawdę nigdy nie wykorzystała tych okazji, wykazując postawę osoby dorosłej i dojrzałej. Choć przecież była jeszcze dzieckiem. Mijały lata i oto z małej dziewczynki Natalia wyrosła na piękną dziewczynę. I swe niemal dorosłe życie weszła z wielkim pędem i rozmachem. A była osobą nietuzinkową. Zawsze uśmiechnięta, wesoła, miała dla każdego dobre słowo. Skromna, a zarazem pogodna i radosna. Uwielbiała się śmiać. Gdy się śmiała, wypływało z niej całe jej serce. Równocześnie była człowiekiem pełnym troski. Uczciwa, szczera i otwarta na potrzeby innych. Kochała życie. Chciała je brać garściami, jednocześnie nie tracąc z oczu rodziny i swoich przyjaciół. Żyła dla nich. Zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń. Zawsze można było liczyć na jej wsparcie i bezinteresowność. Natalia miała zainteresowania wszechstronne. Uczyła się, grała na gitarze, śpiewała, była harcerką. Była wszędzie tam, gdzie coś się działo. A bez niej nie działo się nic. Była jak wiosenny wiatr, który wpadł do ogrodu, poruszył gałęzie i liście i po chwili już go nie było. Jeszcze przed chwilą świeciła jak promień słońca, a teraz tak młodo, tak wcześnie ten promień zgasł. Nie potrzeba już gwiazd. Zgaście wszystkie do końca. Zdejmijcie z nieba księżyc i rozmontujcie słońce. Wylejcie wodę z morza, odbierzcie drzewom cień. Teraz już nigdy na nic nie przydadzą się. Żegnając świętej pamięci Natalię i dziękując Bogu, że postawił ją na naszych drogach, łączymy się z jej rodzicami, babciami, dziadkiem, bliższą i dalszą rodziną oraz wszystkimi przyjaciółmi, którzy tak licznie zgromadzili się na tej smutnej uroczystości. Natalio, wszyscy tutaj zgromadzeni coś Tobie zawdzięczamy i wszyscy bardzo za Tobą tęsknimy. Żegnaj.